Polsce mamy problem szkolenia, tak? I Akademia Legii wychodzi naprzeciw i to od razu z dużym projektem, bo 2000 dzieci w tym pierwszym tak naprawdę dużym naborze. Proszę powiedzieć o coś więcej o tej akcji. Rejestracja trwała 2 tygodnie, zgłosiło się prawie 2000 dzieci, więc to jest bardzo dobry wynik. Co cieszy, nie tylko chłopcy z Warszawy i okolic, ale również z całej Polski. Są chłopcy z Zamościa, są chłopcy z Bielska Białej, są z Sosnowca, także przyjechała cała Polska i to nas bardzo cieszy. Jest to oczywiście duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne, przyjąć tak dużo dzieci jednego dnia, natomiast radzimy sobie tutaj spokojnie. Do 13 września trwała rejestracja. Są planowane kolejne, czy dopiero za rok? Jak to będzie wyglądało z Waszej perspektywy? Kolejne nabory planujemy już w przyszłym roku. To będzie luty 2014. Dzisiejsze nabory trwają cały dzień, od godziny 9 do 20. Także mamy pełne ręce roboty. Mógłby Pan powiedzieć, jak duże było zainteresowanie? Uściślimy. Limit to 2000 dzieciaków i roczniki od 2001 do 2007. Tak, to dzieci urodzone w roku 2007 do 2001 mogły się rejestrować, natomiast rejestracja trwała, tak jak wspomniałem, 2 tygodnie. Podejrzewam, że gdybyśmy wydłużyli o 2-3 dni, ta frekwencja byłaby znacznie, znacznie większa. Legia reklamuje się na plakatach takimi piłkarzami jak Łukasik, jak Dominik Furman, czy też Rafał Wolski, chociaż jego nie ma na plakacie, ale to też jest absolwent tej akademii. No, te nazwiska działają na wyobraźnię tych dzieciaków. Na pewno każdy z nich ma swoich idoli, każdy z nich chciałby grać tutaj na stadionie głównym przy Łazienkowskiej 3. Natomiast w kadrze pierwszego zespołu mamy 9 wychowanków aktualnie. Oczywiście jest też Rafał Wolski, który wyjechał do Fiorentiny, natomiast naszym celem jest, aby co roku dostarczać dwóch, trzech chłopaków z Akademii dla trenera Urbana, do pierwszej drużyny. Mnóstwo jest dzieciaków. Wiadomo, że wszyscy nie pomieszczą się w tej Akademii, ale też Legia wyszła temu naprzeciw i podpisała umowy partnerskie z 6 klubami z Warszawy i okolic. Rozumiem, że część zawodników tam trafi. Tak, od sezonu 2013-2014 otworzyliśmy projekt klubów partnerskich. Dzięki temu możemy przyjąć większą grupę dzieci. Oczywiście część z nich trafi tutaj do centrali, do Legii, natomiast szerokie grono chłopców może trenować w klubach partnerskich z naszym systemem szkolenia, z naszymi standardami. Także to będzie szersza grupa osób w tym roku i taka jest idea tych klubów partnerskich. Ilu tutaj trenerów obecnie pracuje na tym naborze? Ogólnie jest 80 osób do obsługi. Mamy 25 trenerów z Akademii Legii, około 25 trenerów z klubów partnerskich i oczywiście inne osoby, wolontariusze, którzy pomagają nam w tym wyjątkowym dla nas dniu. Ci wszyscy trenerzy muszą dzisiaj zweryfikować umiejętności tych młodych chłopaków. Jaki jest cel dzisiejszego naboru? Ilu chłopaków zostanie przyjętych? Czy może dostanie kolejną szansę? Jak to będzie wyglądało? Nie chcę mówić tutaj o liczbach. Tak jak mówiłem, część z chłopców trafi bezpośrednio do Legii, część z nich do klubów partnerskich. Natomiast weryfikacja jest dosyć szczegółowa, mimo tak wielkiej ilości osób, ponieważ w tym roku nabory są podzielone na 16 małych boisk. Gramy 5 na 5. Do każdego takiego boiska jest przydzielonych 2-3 trenerów niezależnych, którzy oceniają dziecko według naszych kryteriów. Sam nabór to nie tylko zajęcia na boisku z piłką, ale też inne atrakcje. Proszę powiedzieć, co przygotowaliście, bo wiadomo, że będzie mecz z piłkarzami, jest możliwość zwiedzania muzeum, coś jeszcze? Zwiedzanie stadionu, zwiedzanie muzeum, spotkanie z zawodnikami pierwszej drużyny Legii, także szereg atrakcji. Widać po tych chłopcach, że bardzo to przeżywają, cieszą się. Natomiast największa frajda to jest chyba po prostu gra w piłkę dla nich.